Teraz szybko o wyposażeniu Malevolence. I też witajcie z tej strony Norimlot. To jest odcinek poświęcony Malevolence. Malevolence ma tak potężne tarcze i tak potężny pancerz, że praktycznie żaden statek nic mu nie robi. Co się przekonacie w drugiej części o Malevolence, czyli z której będzie się praktycznie składał na trzy odcinki o bitwie nad Abregado. Setki statków. No. I Malevolence jest wyposażony w potężne działo jonowe niszczące energię statków, uniemożliwiające nim nic, wszystkiego zrobienie, przez co tylko jedyne co mogą zrobić to ewakuowanie się do kapsuł. Najsilniejsza broń w historii separatystów. Pewnie wiecie co to Execute Joner, czyli oficjalny statek Dartha Vadera. No to wiecie co? Wcześniej to była Duma Republiki, tak. Jakoś tak się nazywała, miała różne nazwy, ale najczęściej Duma Kat Republiki. No i właśnie Malevolence mógł z dumą Katalonii rozpocząć równy ostrzał, a nawet ją zniszczyć potrafił. Tak, potrafił zniszczyć. Czyli tak, Duma Republiki była zmodyfikowana na Executionera, tak, była zmodyfikowana, ale zaszło, że Malevolence jeszcze z powiedzmy rebelianci odzyskują i modyfikują, no to wtedy by po prostu nie było wojny, no więc Malevolence to potężny niszczyciel. Setki statków, ja teraz przejdźmy do historii, setki statków Republiki przepadło i żaden nie uciekł z życiem. Krążyły pogłos jodowej strasznej broni separatystów. W obliczu zagrożenia Rada Jedi wysłała Plo Koona, by ten z flotą krążowników wytropił zagrożenie. Statek był zwany Malevolence, a jego dowódcą był Grievous, na którego pokładzie gościnnie póki co był Dooku. Choć Dooku też pomógł stworzyć go, ale sam Dooku jednak no taktykiem jakimś od statków nie jest. Plo Koon przed walką powiadomił pobliską flotę Anakina Skywalkera i niego padawanki Ahsoki Tano o ataku nad Abregado. I powiedział, bo Anakin spytał się rady o pozwolenie, by sam mógł wyruszyć i wspomóc Plo Koona. Ahsoka nalegała Anakina, by ten wyruszył od razu z pomocą, lecz ten właśnie rzekł, że musi zaczerpnąć decyzji Rady Jedi. Anakin przed rozmową z Radą mówił Ahsoce, by ta mówiła tylko jak ją poproszą o to. Lecz ta tak bardzo lubiła Plo Koona, oczywiście później dowiecie, że wybuchła i skwestionowała mowę Jody, jak i Palpatina, mówiąc, że skoro prawdopodobnie, że po prostu nie można wysłać nikogo, dlatego, że myślą, że wszyscy umarli, a może ktoś ocalał, co jest bardzo ważne, bo wiem, najlepiej brać ocalałych, a Plo Koon to był świetny mistrz Jedi i ocalali pomogą w zniszczeniu, ale wiadomo, że wtedy jeszcze Sidious, czyli Palpatine po prostu nie miał w planie Anakina. No więc chciał, żeby Malevolence jak najwięcej po prostu z Jedi wybiło. No. Tymczasem Malevolence z dużego dystansu strzelił z olbrzymiego działa jonowego i unieruchomił flotę Plo Koona, a statki stały się bezużyteczne i klony musiały uciekać do kapsuł. Malevolence wysłał łowców, by ci dobili uciekinierów, bowiem projekt Grievousa i Dooku miał zostać w ukryciu. Na kapsule Plo Koona padło zasilanie, a kapsuła nie miała systemu użycia, przez co w ciągu doby mogli wszyscy umrzeć w niej. Tyle, że klony mają maski, to jeszcze tam mogą z godziny przeżyć, a Plo Koon 15 minut. Zazwyczaj tak głoszą kanony, że 15 minut może przetrwać w kosmosie dzięki swojej masce. Tymczasem Rada nie pozwoliła na misję ratunkową. Flota Anakina musiała bronić szlaków. Jednak na prośbę Ahsoki i sam jak przyznał, że musi ma wytropić statek, to powiedział Ahsoce, że trzeba, że robię spełnianie zadania Rady to jedno, a wykonywanie ich po swojemu to drugie. Swoim frachtowcem, tak
taką po prostu korwet, taki fraktochcył, który znaleźli z Asoką wcześniej. Cisza. Nie wiem, jak się nazywa. Nie, znaleźli go po prostu na planecie, dzięki niemu uciekli, no, przed armią Asajj Ventress. Swoim fraktosem, no fraktowiec, takie coś jak prawie korweta. Tyle, że trochę mniejsze. I taką korwetą przykładem jest, takim fraktowcem przykładem jest Sokół Milenium. No, swoim frachtowcem wyruszył na Abregadora, by szukać nową broń separatystów i ocalałych. Proklona załoga odnowiła komunikację i od innej kapsuły dowiedziała się o łowcach separatystów niszczących kapsuły. Na misji ratunkowej Ahsoka wyznała Anakinowi, skąd zna Plokluna, że ten to niej przyjaciel, a zna Plokluna ze względu na to, że ten przyniósł nią właśnie do rady, do świątyni Jedi, no i uczynił nią jej życie innym, które by miała. Już mieli odlatywać, gdy nagle R2-D2 na skanerze odnalazł, że coś żyje. No i lecieli szukać. Tymczasem ostatni łowca znalazł kapsułę Plokluna i rozpoczął atak. Podłączył się do kapsuły, a droidy ruszyły na bój. Jednak Pluklun wyszedł z klonami i zniszczyli droidy. Jednak droid, który został jeszcze na łowcy, niszczył szponami kapsułę, a Pluklun mocą wypchnął klona na łowcę, by tę wystrzelił. Tego droida. No i później Ploklun odciął macki te łowcy, no i wypchnął go, by ten wybuchł o asteroidę, no i ale szybciej oczywiście klona mocą przywrócił tutaj. No. No. Ahsoka, no co, Palpatine oczywiście w interesie nie wchodziło strata Malevolence, i by Republika dowiedziała się o nim, więc powiedziała Anakinowi, by wracali, mieli wracać, ale Ahsoka nawiązała kontakt mocą z Ploklonem i sama wzięła stery i wyleciała tał i w końcu no ocalałych odnaleźli. I wzięli wielkiego mistrza Plokluna, który oczywiście, jak to Jedi, taki świetny, taki dobry, spytał się, czy kogoś jeszcze znaleźli ocalałych. No ale ci nie znaleźli. Nagle Malevolence wrócił na rozkaz Sidiousa, by dobić Anakina i Ahsokę oraz Plokluna. A Pluklon włączył zasilanie. Jednak droid medyczny, którym leczył tych klonów, cóż, nie był wyłączony, i Malevolence nagle zorientowało się, że jest statek i leciało na nich. No ale ci uciekali. I Malevolence strzelił z działajonowego na daleki dystans do statku. I prawie dotknął statek i prawie zginęli, ale na szczęście udało się w porę. R2-D2 zakomunikował, że mogą wskoczyć w nadprzestrzeń i uciekli. A Anakin i Ahsoka oraz Plokluna złożyli raport o nowej broni separatystów w Radzie Jedi. No i cóż, tak właśnie zaczyna się wielka walka na Abregado z Malevolence. No i powiem tylko tyle. Palpatine nawet wtedy już takie rzeczy robi po prostu, żeby Malevolence nie padło, ale cóż. Padło pod Abregado, na którą po prostu łupił statki Jedi. No i w następnym odcinku dowiecie się potężnego boju Malevolence, który musiał uciekać, no i a w trzecim odcinku o zakładniku, którego Malevolence wzięło. Cóż, ja się z wami żegnam, z tej strony był Nurium Lot, a to był odcinek o Malevolence. No i nie zapomnijcie
zobaczyć poprzednich odcinku o tacie Mauru. No i zasubskrybujcie kanał, zostawcie dzwoneczek, no, żeby być na bieżąco i zobaczyć nowe odcinki o Bale Wolec. No i oczywiście zostawcie łapkę dla zasięgu. A ja się z wami żegnam. Cześć!